Okej. Dotarliśmy na miejsce i zaczynamy od tematu instalacji elektrycznej. Wieszaczek przed wejściem. No i co tu mamy? Przede wszystkim, co my w ogóle tutaj założyliśmy w tym czerwcu? Generalnie mamy sprzęt Victrona, który otrzymaliśmy od firmy Santrak.pl z Warszawy. Dziękujemy bardzo. To jest szafka z elektryką. W tej szafce znalazł się przede wszystkim regulator MPPT, czyli coś, co steruje panelami solarnymi, czyli panelami fotowoltaicznymi na dachu. Na dachu mamy trzy panele po 175 W, czyli w sumie mamy 525 W, także wcale nie mało. To są monokrystaliczne panele. Obok regulatora MPPT jest również prostownik, czyli ładowarka, no jak to się mówi, ze słupka, która naładuje akumulator prądem 230 V z zewnątrz. Akumulator się znajduje w tej szafce. Akumulator mamy 200 Ah LiFePO 4, czyli no potężna maszyna. I też w tej szafce znajduje się przetwornica 230 V, która ma 800 W. No to tyle z technikaliów. Aha, jeszcze mamy w szoferce zainstalowany separator akumulatorów, czyli coś, co ładuje nam tylny akumulator, dzięki temu, że działa alternator. Separator się nazywa Orion, ale on jest tam z przodu. Jeżeli chodzi o to, jak właściwie użytkowaliśmy tą naszą instalację, bo robimy to w sposób dość specyficzny, to znaczy my się tak naprawdę w ogóle nie podłączamy do zewnętrznego prądu. Mamy ten tutaj prostownik, natomiast używamy go tylko w sytuacjach, kiedy stacjonujemy dłużej, na przykład gdzieś pod domem w Warszawie, natomiast w trasie, szczególnie teraz, jak byliśmy na przykład w Skandynawii i w Estonii ostatnio, ani razu nie podłączyliśmy się do żadnego zewnętrznego źródła zasilania. Cały prąd czerpaliśmy albo ze słońca, albo z silnika. Więc generalnie tutaj mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę ilość prądu, którą mamy, nigdy nam tego prądu nie zabrakło. Można by na tym poprzestać, ale powiem trochę więcej danych takich, żeby pokazać, jak ta instalacja jest wydajna, bo rzeczywiście to, co było kiedyś, a to, co jest teraz, to jest, można powiedzieć, ziemia a niebo, tak? Czyli kiedyś była ziemia, a teraz jest niebo. Przed zmianą instalacji mieliśmy zwykły akumulator z ciekłym elektrolitem, tak zwany kwasiak. Na początku 115 Ah, później 100 Ah. Mieliśmy prócz tego takie kombo, w którym było wszystko, i regulator MPPT, i przetwornica, też 800 W, i prostownik. No i to wszystko, nie ma co ukrywać, było o wiele mniej wydajne, ponieważ bywało tak, że na przykład jak dużo pracowaliśmy wieczorem, albo chcieliśmy sobie na przykład pograć na konsoli, bo też mamy konsolę, to wymagało oczywiście włączenia przetwornicy, czyli była i konsola, i był rzutnik, bo mamy rzutnik, i był komputer, i to wszystko naraz powodowało, że w którymś momencie wieczora musieliśmy wszystko wyłączyć, bo mieliśmy na przykład już spadek napięcia, na przykład 10,5 V. Czyli jak ktoś już się orientuje w temacie akumulatorów, no to dla kwasiaka to jest generalnie już blisko śmierci, nie można tego robić, trzeba zatrzymać takie rozładowywanie. W tej chwili, nawet jak były wieczory intensywne, intensywnie użytkowany był ten akumulator, mieliśmy włączoną konsolę, graliśmy parę godzin, pracowaliśmy na laptopie i na przykład był to deszczowy dzień wcześniej, nigdzie się nie ruszaliśmy, czyli te panele pracowały z mniejszą jakby taką wydajnością, z mniejszą mocą, to i tak maksymalnie w ciągu tych ostatnich 2-3 miesięcy rozładowaliśmy ten akumulator, który tutaj teraz mamy, do no troszkę poniżej 60%, czyli nawet nie zeszliśmy do połowy. I nawet jak takie rozładowanie nastąpiło wieczorem, to rano, już gdzieś tam koło południa, znowu mieliśmy 100%. Także wydajność tego systemu jest no, nieporównywalnie lepsza niż kiedyś. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden, można powiedzieć, pośredni plus, który się pojawił. To znaczy wcześniej, przy tej mniej wydajnej instalacji, przy mniejszym akumulatorze też przede wszystkim, bywały jednak momenty, kiedy potrzebowaliśmy prądu wieczorem, w nocy, nie byliśmy nigdzie podłączeni, nie było słońca, więc jedynym ratunkiem, jaki mieliśmy, to było włączenie silnika i stanie na takim włączonym silniku na przykład pół godziny, nawet godzinę, jak było tego prądu potrzeba więcej, bo ja na przykład pracowałem nad filmem do późnych godzin nocnych, co spowodowało, że po roku musieliśmy wymienić EGR. To znaczy po prostu silnik, stojąc na wolnych obrotach przez długi czas, nie przepalał tego wszystkiego, co tam w tym paliwie, w tych spalinach, w tym syfie jest, i EGR się nam po prostu zalepił i trzeba było go wymieniać. W tej chwili tego nie ma i dzięki temu ja mam taką nadzieję, że nie będziemy musieli tego właściwie prawie nowego EGR-u po raz kolejny wymieniać. Używaliśmy też aplikacji, która daje możliwość monitorowania każdego z
tych urządzeń, ponieważ każde z urządzeń wysyła sygnał Bluetooth, odbieramy go i sobie tam patrzymy na tej aplikacji, jak działa. Tam jest bardzo dużo różnych informacji, których na co dzień właściwie się nie używa, one nie są aż tak potrzebne, jest też historia, rozładowań na przykład akumulatora, no jest tego bardzo, bardzo dużo. Plusem jest to, że nie musimy już patrzeć co chwilę na woltomierz, a tak było wcześniej, szczególnie jak się ma taki mały akumulator, jak my mieliśmy. No i ten woltomierz też został usunięty, wywaliłem go z tego panelu, tutaj obok bezpieczników był. Wcześniej, kiedyś, bardzo często na niego zerkaliśmy z takim lękiem, czy już trzeba wyłączać coś, co akurat jest podłączone. Teraz tego nie robimy, a w razie czego po prostu patrzymy sobie na komórkę. To jest, mi się wydaje, całkiem fajne i całkiem wygodne.